Przysięgam, że ten odcinek miał być tylko materiałem na rolkę. Ale zacząłem czytać. Internet, ty... Pamiętajcie, że oglądanie tego odcinka też z was może zrobić szura. To jedziemy. Prawda, że spektakularne? Jasne, muzyka ze wszystkiego zrobi rzecz spektakularną. Historia jest taka, że przyszedł do mnie sąsiad. Znaczy, miałem działkę, to inni ludzie też mają działki, i przyszedł sąsiad działkowiec i mówi tak: mam kozę spalinową, będziemy kozić na Włoch. Skozić u ciebie? Dobra, trochę przekoloryzowałem. Ale rzeczywiście przyszedł do mnie sąsiad i mówi: słuchaj, widzisz tą roślinę? I tam pokazuje mi na obrzeża działek. Widzisz tą roślinę? To jest nawłoć. I to jest taka roślina agresywna, to Amerykanie nam spuścili. I to jest taka roślina agresywna, że ona tu nam wszystko zarośnie. I czy ja ją mogę skosić? Będę kosił, to obkoszę tu wszystkie działki, z sąsiadami rozmawiałem. Nie wiesz, szur, nie? No szur kolejny zresztą, jak gdyby nie pierwszy. Kolejny szur, mówię, no i będzie tu szerzył swoją szurowatość. Wspaniale. Drużyna pierścienia w komplecie. Idziemy wziąć horcruxy i zniszczyć je w górze przeznaczenia. No ale... dobra, no koś sobie, nie? I... po jakimś czasie, to było... taki przełom wiosny, może początek lata, no ale to tak będzie pół roku, nie? Mniej więcej. I zacząłem na tą roślinę zwracać uwagę. Jak to rośnie, gdzie to rośnie. No i rzeczywiście, przecież zdarza mi się, że z działki jeżdżę do rodziców i jeżdżę to przez takie zadupia, wioski, wioseczki. Mnóstwo jeszcze pastwisk, mnóstwo ludzie tu roli uprawiają i w ogóle, nie? Więc generalnie jest kupa gruntu, mało budynków. No i tej rośliny tutaj zatrzęsienie. Co ciekawe, nie rozplenia się ona tam, gdzie ludzie ziemię uprawiają. Rozplenia się tam, gdzie są nieużytki. No więc... sytuacja prosta. No, kręcimy rolkę, szur i gitara. No ale mówię, dobra, warto poczytać. Chociaż trochę, żeby wiedzieć, nie? O czym się mówi. No...
I to był błąd. To znaczy, z gruntu rzeczy, ja sobie zdaję sprawę z tego, że ten film jest jak gdyby nieszpejowy. Ma trochę z naturą wspólnego, ale szpejowy nie jest. I do tego zdaję sobie sprawę doskonale z tego, że dużej większości nie zainteresuje, więc możecie sobie tam odkliknąć, nie? Natomiast zacząłem czytać i oczywiście od razu trafiłem na kanał Świętej Pamięci Adolfa Kudlińskiego. Podywagowałbym z nim na temat jednej rzeczy, znaczy na temat tego, że to jest chwast, ale boję się, że mi odpowie i dopiero wtedy się zdziwię, więc... Natomiast zacząłem czytać i oczywiście oprócz tego, że a, to nie jest chwast, tylko kwiat z rodziny Astrowatych. B, rzeczywiście nie jest to roślina polska. Pojawiła się w Polsce, zarejestrowana została w Polsce w 1827 roku jako roślina ozdobna. Kolejnym faktem, i w zasadzie jeżeli wpiszecie sobie na Włoch, to pierwsze w ogóle listy, wylistowanie stron na Google, w Google na przykład, no to będą apteki i wszelkiego rodzaju doradztwa zielarskie, które wam powiedzą, jak ta roślina jest zbawcza zdrowotnie. I rzeczywiście, znajdziecie kupę maści nawłociowych, znajdziecie jakieś syropy nawłociowe, znajdziecie napary różnego typu. Z historii takiej tej rośliny można sobie wyczytać, rdzenna ludność Ameryki Północnej stosowała te rośliny. Z tym, że co ciekawe, w zależności od plemienia różnych rzeczy. Dlatego, że, tak bardzo pokrótce, moczopędna działa napotnie, napotnie. No generalnie się pudzicie po tym strasznie. Działa bakteriobójczo. I jedną z takich bardzo wykorzystywanych zalet tej rośliny jest to, że jest... ma właściwości do zamykania małych naczynek krwionośnych, co wspomaga leczenie siniaków, jak ktoś ma w ogóle tendencję do siniaków, albo właśnie wspomaga ustępowanie siniaków, jakieś kąpiele w naparach się z tego robi, w ogóle cudawianki, nie? I rzeczywiście działa bakteriobójczo, więc można sobie zrobić jakieś tam napary z tego, podobno. Nie robiłem, nie testowałem, nie... Znaczy, nie zdradzę wam sposobu, dzięki któremu to wykorzystacie, bo tego nie robiłem, tak? Natomiast z tego, co po prostu wyczytałem, to jedni pili napary i to działało na wszelkiego rodzaju zatrucia żołądkowe, jakieś problemy z brzuchem i tak dalej, a drudzy używali tego na przeziębienia i choroby ze względu właśnie na jej moczopędność i tą działanie to napotne, tak? Że się pudzicie strasznie po tym. I jest tego mnóstwo w internecie. Problem polega na tym, że mój sąsiad zwrócił mi uwagę na to, że ta roślina jest niebywale ekspansywna. I rzeczywiście po dłuższej czy krótszej obserwacji dojdzie to stwierdzić. To znaczy, jeżeli ruszacie się gdzieś za miasta, szczególnie gdzie są pola, łąki albo na przykład zahaszczone lasy, bo teraz siedzimy sobie w lesie iglastym i tutaj na Włoci nie spotkacie. Natomiast wystarczy, tu dosłownie 300 metrów stąd jest las liściasty i już pomiędzy drzewami to ta roślina rośnie. I w zasadzie spokojnie, dlatego że nawet miody się robi na włociowe. Nawet miałem napisać, jest taki gość, się nazywa Miody z Wąchocka? Czy Pszczelarz z Wąchocka? Miałem do niego nawet napisać i chyba to zrobię. Jak on to widzi z punktu widzenia pszczół. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Roślina sprowadzona tutaj jako roślina ozdobna, kwiat ozdobny do ogródków, zaczęła się rozpleniać i w wielu miejscach stanowi swego rodzaju problem. To znaczy, po pierwsze, jest bardzo agresywna, dość wysoka, w zależności od odmiany, dlatego że ta odmiana, która została do nas ściągnięta, czyli to znajdziecie pod nazwą nawłoć pospolita, rośnie tam do 90 cm, do metra, nie? Natomiast jest nawłoć, pod dwoma nazwami spotkałem, amerykańska albo kanadyjska.
Nie wiem skąd kanadyjska, bo ciężko jest to stwierdzić, natomiast wiadomo jest, że ta odmiana to jest właśnie ta odmiana, która rośnie w Ameryce Północnej i ona rośnie wysoka. To znaczy odróżnicie ją, bo ona tak 1,50 m lekko, nie? Na wysokość. Jest bardzo agresywna, bardzo ekspansywna, zarasta wszystko, zabijając jakąkolwiek inną roślinność. I pół biedy. Roślina to roślina, nie? Niby. Natomiast problem polega na tym, że na łąkach, polach, na nieużytkach rolnych, wszędzie, gdzie ta roślina się rozprzestrzenia, niszczy, abstrahując od tego, że niszczy florę lokalną. To znaczy wypiera wszystkie rośliny. Wypiera trawy, wypiera różnego rodzaju kwiaty polne i tak dalej, i tak dalej. Zarasta wszystko i nic tam się nie uchowa. Jak się przyjrzycie, to jak gdyby w dolnej warstwie na włocie, jak rośnie, to ona jest taka wręcz, ma taką strukturę zdrewniałą i tam na dole nie ma żadnej zieleni. Tylko ta góra jest zielona, ta roślina jest bardzo gęsta, więc prawdopodobnie jest to kwestia docierającego światła. Po prostu wszystko na dole ginie. I teraz tak, ograniczenie lokalnej flory to jest jedno, ale jest to bardzo, bardzo, bardzo duże ograniczenie dla zwierząt. Po pierwsze, zacznijmy od tych pszczół, bo wtrąciłem temat i wisi mi to teraz w głowie, więc od tego zacznę. Po pierwsze, poza pszczołami hodowlanymi mamy również wszelkiego rodzaju pszczoły, osy, w ogóle nie wiem dlaczego nazwę bzykowate, to mi się źle kojarzy, ale bzyczą, więc może i dlatego. Nie chcą w tym żyć. Dla nieświadomych osy, pszczoły budują często gniazda w ziemi. O czym boleśnie się w tym roku przekonałem. I nie chcą się osiedlać tam, gdzie ta roślina rośnie. Więc ta roślina wypierając, jak gdyby rozrastając się po okolicy, wypiera bzykowate, czyli brzęczące owady. I również te, które generalnie powodują rozsiewanie się roślin, no bo wiadomo, że owad tak, no roznosi pyłki i powoduje rozsiewanie się roślin. No i jak gdyby no wiadomo, że od dzikich pszczół się tam miodu nie zbiera, nie? Więc jak gdyby ta miododajność tutaj jest takim ułamkową częścią. Natomiast wypiera te zwierzęta. Zwierzęta, które żywią się i bytują na łąkach, sarny, jelenie, czy wszelkie te kopytne zwierzęta też nie chcą w tym żyć i nie chcą tego żreć. Więc też jak gdyby są razem z tą rośliną wypierane z terytoriów. No i ptactwo. Bardzo wiele ptaków, które ma gniazda jak gdyby na łąkach. Tak, też byłem zdziwiony. Nie każdy ptak zakłada gniazda na drzewie. I te ptaki w tych roślinach też nie chcą mieszkać. I to taki, kurde, ja wiem, okej, jak ktoś mieszka w bloku, to może to dla niego nie jest problem. Natomiast, znaczy, w zasadzie jak ktoś mieszka na wsi, to też dla niego to nie jest aż taki problem. Problemem chyba się staje wtedy, kiedy macie trochę serca do natury i widzicie, że tu coś jest nie tak. Taka koegzystencja, bioegzystencja zostaje zachwiana. Abstrahując od aspektu wizualnego, bo rzeczywiście jak to zarośnie wszystko, to wygląda ohydnie. Oprócz tego, że kwitnie na żółto bodaj dwa razy w roku. Zaraz przejdziemy jak gdyby do tego, jak się tego cholestwa pozbywać, więc to zachwianie takiej równowagi w przyrodzie jest dla różnych terenów bardzo niekorzystne. Co ciekawe, już parę lat temu w Polsce były prowadzone badania na ten temat, że jest to roślina niebezpieczna. Przypomnę, nie chwast, chociaż pleni się jak chwast. Jak się tego pozbyć? Pozbycie się na Włoci
z określonego terenu jest stosunkowo proste, choć długotrwałe. Nawłoć należy skosić dwa razy w roku. To jest ten przełom, nie powiem wam dokładnie, to będą okolice kwietnia, bo to będzie przełom taki wiosny w kierunku lata. Wtedy, kiedy ta mała, niska, tak zwana ta nawłoć zwyczajna kwitnie. I właśnie teraz, na jesieni, czyli to będzie przełom tak naprawdę wrzesień do października, kiedy zaczyna i kwitnie ta nawłoć kanadyjska. I macie rzeczywiście teraz, jak się przyjrzycie, na gropolach jeszcze macie takie żółte łany, tylko wysokiej roślinności. To nie jest rzepak, tak? Tylko wysoka roślinność. I wtedy też to należy ciąć, po prostu, żeby się nie rozsiewało. I tak naprawdę dwa cięcia w roku wystarczą, żeby się tego pozbyć. Widać to bardzo dobrze po uprawach rolnych. Tam, gdzie rolnicy uprawiają ziemię, czy zboże, czy jest to trawa, chociażby na przykład do hodowli zwierząt, czy do robienia jakichś kiszonek i tak dalej, tam nawłoci nie ma. I często gęsto jest taki obraz, że macie na przykład pola obrobione, kwadraty i na krawędziach tych kwadratów na przykład jest krawędź lasu i tam już nawłoć po prostu się pleni i jest to też dosyć mocno widoczne. Ja w zasadzie nie wiem, czy wam się ta informacja przyda. Nie mam pojęcia. Jedno jest pewne. Jeżeli mieszkacie za miastem albo na wsi i u was też się pleni ta roślina, to może warto szurem się stać, poczytać i w swojej okolicy przywrócić delikatnie równowagę tej flory po to właśnie, żeby przywrócić równowagę fauny. O, nie zostałem szurem. Dzięki głupiej w ogóle historii w razie czego mogę spróbować ją wykorzystać. Nie wiem, czy wam się to do czegoś przyda. Nie mam zielonego pojęcia. Ale jeżeli chociaż jednej osobie to się przyda, to polecam się na przyszłość.